przyjechaliśmy sobie do Molise na nasz taki malutki weekend i powiem wam, że zaczęłaliśmy się tutaj w pisarni. Miasto to jest miastem wojewódzkim, tak? Jest cisza, spokój, nie ma żadnej duszy. Zobaczcie, tutaj nic się nie dzieje. Chociaż ten plac centralny jest prześliczny. Shit. Okej, będziemy jechać dalej, bo to nie jest docelowy punkt naszej wycieczki. Che furbi hanno messo il legno per non farla schizzare e fare rumore. Geniale. Guasto. Come guasto? Il paese. Ah, pensavo che guasto. I dojechaliśmy. Droga nieludzka, naprawdę. Pokażę wam później zdjęcia, a co mijaliśmy po drodze. W każdym razie miejsce wydaje się całkiem fajne. Jak na razie spoko. Spoko. Come ti piace? No. Piscia? No. Ej. Miejsce to nazywa się La Sorgente. Jak możecie tutaj zobaczyć, czyli źródełko. No i chyba wiemy, od czego ma tą swoją nazwę. Taki mały room tour, bo room też nieduży. Ale mamy dodatkowe łóżka. Więc zapraszamy, jeżeli ktoś ma ochotę. No. I łazienka. Więcej nam nic nie potrzeba. I gitara. Proszę. Jest ok. Che bella vista che abbiamo. Żadnych problemów, dostaliśmy fajny pokój. Oczywiście z widokiem na drogę, ale nie narzekajmy, jest naprawdę fajnie. Kolację też prawdopodobnie dostaniemy, więc bez problemu. Nic tylko brać. Jest niestety trochę chłodniej, więc ubrałam sobie bluzę. Jedziemy teraz do jakiegoś sanktuarium czy gdzieś. Zobaczymy. Coś, co znaleźliśmy po drodze. Ma kiedy iść, skif. Come ti piace il posto, amore? Molto. Le camere sono un pochino spartane, nel senso che un bollitore dell'acqua, una cosa per fare il tè. Amore, dai. Ci sta. Ma sono carine. Sono molto belle. Un po' umide per me. Però ma guarda, siamo in campagna. Sì. Quello non mi aspetterei di meglio, insomma. Sì. Una casa vecchia è giusto. Ci sta. Jedziemy do sanctuarium. Tak? Sì. In provincia di Dalej. Dalej, tak. Jedziemy dalej. Przejechaliśmy do tego sanktuarium i zobaczcie, w ogóle jest wesele, znaczy ślub. Są państwo młodzi. I dron. Kurde, świetne miejsce, żeby się na małżonek, tak? Żeby wziąć ślub. Zobaczcie. Hai fatto tanto per non andare a rovinare il filmato degli sposi. E ci siamo lo stesso. Fregate. Guarda là, prima andiamo là, prima della chiesa. Andiamo in chiesa prima che là. No, andiamo in chiesa prima. No i tak oto, jesteśmy w Molise, gdzieś między Campobasso a Isernia. Przy Santuario della Addolorata. Tak, tak to się nazywa. Nie bazylika, a santuarium. Sanktuarium, tak. Questo paese si chiama Castel Petroso. Questo è il santuario di Castel Petroso. Allora, Isernia sarà lì dietro le colline. Ah, perché
che fortuna che è uscito sole. Sì, proprio adesso, eh. Sì, ktoś kiedyś by was pytał, jak kultura japońska wpłynęła na Włochów, to właśnie tak. Drzewo oliwne bonsai. Vedi? Perché la nostra... Ah, quella è una pala eolica, amore, della centrale del vento. Dalla TV, dal web. Ah, dalla social, dalla... quella che è più grossa. Ja zawsze będąc w Polsce słyszałam, że włoskie drogi są najlepsze na świecie i że chcielibyśmy mieć w Polsce takie drogi, jakie mają Włosi. Czy na pewno? Oczywiście ta droga jest zamknięta, ale kiedyś była 100% użytkowa. Zobaczcie, to jest jej druga część. Szczyt szczęścia. Pada do godziny 22. Ajajaj. I jutro zaczyna padać o godzinie 8 rano i pada cały dzień. To się nazywa być szczęście do pogody na wycieczce. A w sumie jesteśmy w górach, więc jeszcze wszystko może się zmienić spokojnie. W ogóle zobaczcie, wpadłam na super zajebisty pomysł, żeby sobie zrobić dwukolorowe paznokcie. Wygląda to tak, jakbym nie miała innego paznokcia pokolorowanego. Tragedia, tragedia. Ale nie, to właśnie... Niedługo będziemy się wybierać na kolację. Podobno mamy jakiś starter z domu, później antypasto i makaron. Kontartufo, tak, z tartufo. I grzybami? Fungi. Si. Yeah. Fungi i tartufo. Zobaczymy. A jutro jakie plany? Co robimy jutro? Proviamo a vedere sto castello. Zamek. W Campo Bassie. W ogóle byliśmy w fajnym muzeum. Moja pani była tak wygadana. Opowiadała nam chyba wszystko, całą historię. Bo tutaj niedaleko urodził się papież Celestyn V. Tak? Quinto, piąty. No i bo pani bardzo jest bardzo lubi historię, tak powiedzmy. I nas zagadała na śmierć. Dlatego już nie kręciłam, tam kilka rzeczy nagrałam. To wam pokażę, ale super była ta pani. Chciała wszystko wiedzieć, gdzie pracujemy, czy studiujemy. No jak jest to kondiennie biało, no? No, per fortuna. Ale tak to... Wszystko chciałam wiedzieć, absolutnie wszystko. Okej, nic, my zaraz się będziemy zbierać na kolację, miejmy nadzieję, że będzie dobra. Ciekawe, o której jutro śniadek. Ale powiem wam, że no, tak wszyscy narzekali na tym smartboxem, my jesteśmy zachwyceni. To znaczy wszystko oprócz pogody. Chociaż nawet też nie można mieć zawsze pięknej pogody na wycieczce, więc jest ok. Wszystko jest naprawdę świetne. Nie ma problemu. Nawet mamy Sky w pokoju. Dobra, nic. Idziemy. Dobranoc. Widzimy się jutro. Pa! Pa! A jakie piowe. Piowe? Mhm.
Okej, my na chwilę obecną opuszczamy to jakże klimatyczne i takie typowo włoskie miejsce. Taka włoska wioska. Czy jesteśmy zadowoleni? Jak najbardziej. Wczoraj kolacja bardzo dobra. Dzisiaj śniadanko też ok, pokój fajny. Nie wiem, dlaczego tyle ludzi narzeka. My nie mieliśmy żadnych problemów i na pewno damy opinię na stronie. Niech mają też jakieś pozytywne opinie, bo nie mamy się do czego przyczepić. Oczywiście to nie jest hotel pięciogwiazdkowy, ale naprawdę fajny. Mieliśmy fajny pobyt, gdyby nie pogoda. Zobaczcie, dalej jest tak sobie, na szczęście w tej chwili nie pada. Jeżeli słyszycie jakiś szum, to jest źródełko. Nic, my jedziemy teraz w stronę Campo Basso. Pozwiedzamy kilka, jeszcze kilka tajemniczych miejsc. Tak się kręcę, bo chcę wam tutaj dookoła pokazać co i jak. I później będziemy wracać do domu. Ale jeszcze cały dzień przed nami. Więc jedziemy. Zamknięte, dlatego że się żenię. Wow. Dojechaliśmy do Campo Basso. Przeurocze miasteczko. Wszystko niestety zamknięte, albo większość rzeczy niestety zamknięta. Ale jest tutaj przeuroczo. Przeszliśmy stary rynek, starą część miasta, ale muszę przyznać, że ta nowa jest, bardziej mi się podoba, może chyba nawet bardziej, bo to jest takie mniej spotykane. To znaczy może tak, inaczej. Widziałam już dużo starych części miasta, wszystkie wyglądają tak samo. A ten plac wygląda, no niczego sobie. Jedziemy jeziorem. Ale si vede niente però. Sì, non si capisce, ma siamo sul ponte. Però a lungo nel... Sì, hanno fatto un ponte per il lungo. Fantastico. Sì, deve essere bellissimo quest'anno. Ma guarda quanto lungo! E vedi lì c'è, come si chiama? Non so. Quella che ferma l'acqua. Diga. Diga. Dla nas wycieczka się skończyła. Podsumowując, było fajnie, smacznie. Zostaliśmy naprawdę ugoszczeni z klasą, jeżeli można tak powiedzieć. Powietrze jest tutaj niesamowicie czyste. Te deszcze nam tak umyły samochód, że wyglądał jakby wyszedł właśnie z myjni. Tak, jesteśmy na stacji i jedziemy już do domu. Koniec wycieczki. Pa!